chcę was wprowadzić trochę od tyłu. W sensie, to mogło się zabrzmieć. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się co prawda w tej samej scenerii, co widzieliśmy się ostatnio dwa dni temu, ale no cóż, właśnie od tego filmu wszystko wyszło, od tego filmu się wszystko zaczęło. Chociaż zaczęło się w sumie tym, że niestety rozwaliłem tam aparat, ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jak rozwaliłem swój kompakt do kręcenia, to zajrzyjcie teraz do narożnika. Smutna historia, strasznie. No i moi drodzy, tutaj właśnie od tego się to zaczęło i dziś sobie kontynuujemy, bowiem, no cóż, ten kanał jest, jak wtedy mówiłem... Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. No i tutaj zajmujemy się badaniem dla was, bo początkowo, czekajcie, żeby nie było, początkowo zacząłem ten kanał prowadzić dla Beki, jeszcze na swoim bazowym kanale, w sensie takie odcinki WTF-owe, że generalnie kupowaliśmy te Chińczyki, żeby się pośmiać, żeby była beka, żeby było śmiesznie, żeby też trochę wam pokazać, prawda, dziadostwa. Z czasem ten kanał ewoluował, otwarłem go jako osobny kanał właśnie. No i działo się tak, że z czasem coraz bardziej się to robi poważnie, to znaczy coraz częściej szukamy dobrych klocków, coraz częściej szukamy klocków, które śmiało mogą być zastępstwem i alternatywą dla klocków Lego, klocków duńskich, jednocześnie klocków, które będą alternatywą, są klockami tańszymi i klockami, które jakościowo nie są wcale gorsze. Oczywiście 90% tego tu kanału, w ogóle wybaczcie, jeżeli kamera się bardzo trzęsie, ale ja muszę kręcić na selfie sticku, bo jeszcze nie obczaiłem, jak to zrobić, żeby to do, na stałe przytwierdzić do statywu, więc musicie mi wybaczyć. A także, moi drodzy, szukałem takich alternatyw, kiedyś natrafiłem na lidlowskie klocki Playtime. One znów się ukazały w Lidlu z okazji Dnia Dziecka i dziś zaraz ubieram buciki, wkładam maseczkę i nawet chyba czapeczkę i udamy się do Lidla zobaczyć, co tam się pojawiło. Wiedzieć, bo wy musicie, że klocki Playtime są klockami dobrymi, choć oczywiście nie najlepszymi, mieliśmy wiele lepszych podróbek, ale dalej Playtime są dobre jakościowo, a i cenowo, no właśnie, Playtime trochę zdrożały, co jest moim zdaniem niestety trochę minusikiem, ale no cóż, nie można mieć wszystkiego, też te tanie zestawy były znowu zbyt trochę tanie, jak na swą jakość. Więc moi drodzy, za chwilę ubieramy buciki, maseczki, czapeczki i idziemy do Lidla, a wy znów będziecie mieli ze mną taki vlog po olkuszu, spacerek olkuski, zobaczyć co, jak i gdzie i zobaczymy, co trafiło się w Lidlu i czy mamy tu jakieś nowości, których ja jeszcze nie mam, ponieważ Playtime'ów mam bardzo dużo. Jeżeli jakiś nie widzieliście, to narożnik, narożnik, a dwa narożniki wam starczą, bo nie wiem, co będzie później, jak się jeszcze później będę mógł dawać odnośniki. No i moi drodzy, zobaczymy, jak te nowe, o ile będą nowe Playtime'y, się sprawdzą, jak te ceny wyglądają i co i jak. Myślę, że pójdę bez tego selfie sticka, bo bez jaj nie. No, moi drodzy, nie wiem, na ile to widać, ale pada śnieg generalnie. Połowę maja i sypie śnieg. No piękny nam się klimat zrobił. A zresztą mu pomogliśmy. Moi drodzy, biorę was dzisiaj taką alternatywną drogą, którą jeszcze ze mną nie szliście. Zawsze, a było to już dwa razy, idąc do Lidla, szedłem tą samą dróżką. Dziś idę inną. Także poznacie jeszcze olkusz tutaj. Widzicie, u nas się takimi autami jeździ do pracy, no takie, wiecie, takie miasto. No i zobaczymy, w ogóle z masakra, mam sobie kurtkę i powiem wam szczerze, początkowo żyłem w samej bluzie, ale się nie dało. Jestem w ogóle tak nienauczony kręcić komórką, że co chwilę pewnie takie coś macie przed ekranem, no bo wiecie, tu tego obiektywu tak nie mam, w sensie mam, ale mój wzrok jest dodatkowo cały czas jakby patrzy w to, gdzie się palec przytyka, a nie to, gdzie jest kamera, także no, tak bywa. No ale cóż, śnieg przestał padać, jest dobrze. Zaraz przejdziemy przez parczyk, a dzisiaj stwierdziłem, że w sumie was tak może od tyłu wprowadzę do tego Lidla. Zawsze wam pokazuję ten plac z drugiej strony, a teraz wam pokażę od pierwszej strony, o ile będzie otwarte. W ogóle, no właśnie, idziemy tą drogą, zawsze chodzimy tamtędy, wzdłuż tamtej drogi. A dziś idę taką alternatywą, ponieważ chcę was wprowadzić trochę od tyłu. W sensie, to mogło się zabrzmieć. Ale, to mogło bardzo źle zabrzmieć. Ale cóż, idę wam zaprezentować bardzo alternatywną drogę, po prostu z drugiej strony. Tam już możecie Lidla widzieć. Także cóż, moi drodzy. No, dziwnie się czuję kręcąc, w ogóle nie wiem, jak mój głos będzie brzmiał z tego aparatu,
To wszystko się okaże. O, pamiętacie, jak ostatnio wam mówiłem o targu? Widzę, że odżył trochę. Mówiłem wam ostatnio w jednym vlogu, że to są Starks i są różne rzeczy. I co prawda to nie jest to jeszcze, co powinno być, ale pojawiły się jakiekolwiek stanowiska i teraz nie możecie mówić, że ściemniałem. Tu i tak te wszystkie stanowiska powinny być zajęte, a nie tylko ta garstka, no ale cóż, jest i lidie. Wchodzimy. Jeszcze w weekend te playtajwy były tu na plakacie, widzę, że już teraz nie ma. No trudno. Będzie śmieszne, ale jedziemy po jedne małe klocki z koszyczkiem. No cóż, nie da się inaczej. Takie zasady. Jedziemy. Ale wcześniej dezynsekcja. No dobra, moi drodzy, i mamy tutaj, jak widzicie, znalazłem wysepkę, mamy policyjną stację oraz mamy takie coś w klimacie Ninjago. To kosztuje niestety 90 prawie złotych bez grosza, więc całkiem drogo, ale mamy też te mniejsze zestawy tutaj i to jest na pewno nowość, a przynajmniej ja tego wcześniej nie widziałem, oczywiście, mogłem to pominąć, to jest niewykluczone, a to już mam, to również mam, to w ogóle czeka cały czas na otwarcie jeszcze. To chyba sobie dzisiaj wezmę, ale jeszcze zobaczymy, no bo kurczę, WTF nie ma takiego fajnego, dużego wozu strażackiego, tak, więc się przyda. Co mam coś tu ciekawego jeszcze? Tu mamy plażowy, o, to by było fajne również, ale chyba wam się jednak bardziej spodoba tamten zestaw, prawda, strażacki? No właśnie, 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 no. Okej. Co my tu, dobra, to na razie odkładam, jeszcze pomy tego, ten by... Nie, co my tutaj mamy? No moi drodzy, przede wszystkim nie widzę tutaj też co najgorsze, bo patrzcie, to są najmniejsze opakowania, jakie są dostępne. Kosztuje to dwie dychy, więc już kiedyś było po 13, a teraz już dwie dychy. To znów ten, bo waham się jednak nad kupieniem tego. Brakuje mi tych takich najmniejszych absolutnie opakowanek, co wtedy były po 7 czy 8 zł max. Pewnie teraz byłyby droższe, no ale oj tam. Dobra, biorę ten. Tu macie, tu mój koszyczek, hehe. I mało tych zestawów, przyznam wam się szczerze, bo akcja ma być na Dzień Dziecka. Myślałem, że będzie w sensie zestawów jest dużo, ale mało rodzaju, tak? Jeszcze tu zobaczę za rogiem, nie? Opiekacze. Okej, tu jakieś łyżki, chochle. Autka, obok już też nie, tu jakieś barbaje są. A, są, dobra, są. Przepraszam, Lidlu. Natomiast tu też mamy co? Mamy policyjny. Taki wielki trak. Ostatnio na bazowym kanale coś w tym stylu z Lego recenzowałem, tylko no lepsze, bo z Lego. Tu jest jeszcze większy wóz. Okej, okay, nie głupi. Jest też oczywiście Ninjago. W ogóle to kiedyś było chyba po 32 zł, a teraz jest sami, kurde, sami nie uwierzycie, po złotych 50. Nad tym barem też się kiedyś mocno wahałem, czy go sobie nie wziąć. Ale za 50 zł to już nie, no sorka. No dobra, i więcej nie ma. Nie ma, patrzę, nie ma. Nie ma więcej, moi drodzy, nie ma. No, nie ma więcej, to są wszystkie playtajwy w moim Lidlu. Kuszące. A jakby tak zamienić tą paczuszkę na... No i moi drodzy, już po... Nie poszaleliśmy, ale też szaleć dzisiaj nie mieliśmy. Właśnie mam jedną tą paczuchę, kupiłem sobie tylko strażaków. Głównie dlatego, że no cóż, to są moje chyba 6 czy 7 już playtajwy, więc trochę tego mam. Więc bez kitu. Coraz mniej admonowości, właściwie jest mało. Cena niestety poszła w górę, ale o tym sobie porozmawiamy niedbawem na recenzji. A ja idę do domu. I wróciłem, moi drodzy, a zawsze jak wracam, to zostaje mnie właśnie taki widok. Co, jesteś ze mną? Na kogo ty szczekasz, pierdoło mała? No, na kogo szczekacie, psiuki? No właśnie, no. I tyle, moi drodzy, to są moje zakupy z tegorocznego, tak, bo w tym roku nie kupowałem playtime'ów, bo nie było, ostatni raz były na święta, więc to jest mój tegoroczny łup.
Przyznam się szczerze, że jeżeli dalej Playtime, chociaż nie, akurat to jest chyba nowe, dwa czy trzy nowe zestawy zostały dodane. Niestety Playtime'y, wiemy, mają dobrą jakość, znaczy to nie jest, że niestety, mają dobrą jakość, niestety podrożały mocno. Bo te zestawy jeszcze niedawno chodziły po 13 zł bez grosza i to była fenomenalna cena. 20 zł bez grosza jest okej, okay, ale to już nie jest, moi drodzy, to samo. Zestawy z 32 poszły na 50 zł, a to już ciut dużo, bo zaczyna to być porównywalne nawet z Lego, w sensie jeszcze bez zasady, ale już coraz bliżej. Natomiast niestety nie było w ogóle tych małych zestawików za 8 zł, nawet teraz pomimo, że były po te 10-14, troszkę ich, moi drodzy, brakło. No niemniej może to być jeden z ostatnich, jeżeli mogę nazwać to haulem, jedno opakowanie. No bo cóż, mówię, coraz mniej tych nowości i coraz bardziej drożeją. Zobaczymy, moi drodzy, jak się to obejrzy. Aby się obejrzało, zapraszam was już najbliższy weekend. Będą właśnie może te Playtime'y sobie rzucimy, albo te drugie ninjagowe, które mam właśnie jeszcze od grudnia. By tego nie przegapić, zostawcie tutaj subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i nadróbcie koniecznie inne Playtime'y, by się przekonać, jak dobrze było. O, na przykład obejrzyjcie sobie te pierwsze, gdzie się przekonałem, że to jest dobry klocek. Ja wam dzisiaj dziękuję za kolejny wspólny odcinek i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnym. Bye!